Teraz odbyło się rozdanie Oscarów 2023 i był tam taki performance Rihanny, oczywiście jak zwykle wszystko w otoczce iście demonicznej, z piekła rodem, jakiejś takiej mrocznej, nie? Widzicie, to wszystko tak wygląda. Więc chodź, zabiorę Cię w podróż i poznamy prawdę o Hollywoodzie, poznamy prawdę o Oscarach. Lecimy. No więc niech punktem wyjściowym naszej dzisiejszej podróży do prawdy będzie właśnie Oscar, czyli ta nagroda, która jest wręczana w Hollywood, w branży filmowej. No więc oficjalnie czym jest ten Oscar? Nagroda jest statuetką rycerza opierającego się na dwuręcznym mieczu. Nie bez powodu jest mi do śmiechu, ponieważ już ci tłumaczę, że tu w ogóle nie chodzi o rycerza. To jest tylko wersja dla śpioszków. I tutaj po prawej masz statuetkę rycerza, a po lewej masz znacznie starszą statuetkę egipskiego boga Ptacha. Widzisz podobieństwo? No nie jest ono przypadkowe i do tego zaraz dojdziemy. Po prawej stronie statuetka tak zwanego Oscara, po lewej stronie egipskie bóstwo. No dobra, a teraz zerknijmy na kilka takich znanych twarzy Hollywoodu. Ashton Kutcher, Walt Disney, Tom Hanks, Brad Pitt, Olivier Hardy, Clark Gable, Duke Ellington, czy dobrze znany John Wayne. Co ich wszystkich łączy? A łączy ich wszystkich to, że należeli do masonerii. Do różnych lóż masońskich. Tutaj Ashton Kutcher w czapce z logiem masonerii. Zresztą to nie żadna tajemnica, że jest członkiem masonerii. On się sam z tym nie kryje, on mówi o tym oficjalnie. Tutaj broszurka sponsorowana przez masoński klub promująca Walta Disneya. Sponsored by Masonic Stamp Club. Tutaj sam Walt Disney w rytualnym ubraniu masonów wśród innych masonów. O tutaj. Tutaj Brad Pitt z pierścieniem na ręku. No i ten pierścień oczywiście z logotypem masonerii. John Wayne też jest oficjalnie był masonem. To nie jest żadna tajemnica, możecie sobie to sprawdzić. Należał do tak zwanej loży Shrinkersów, z tego co się orientuje. To jest właśnie ta czapka masońska, której oni używają. Tutaj Tom Hanks, wykonujący gest masonerii, przynależności do masonerii. No i wiecie, tak można by długo wymieniać, długo pokazywać, ale co to ma wspólnego z Egiptem? Dlaczego wśród tego Hollywoodu jest tylu masonów? I co oni mają wspólnego z Egiptem? Ano to, że ten współczesny symbol oka w trójkącie wywodzi się z symbolu egipskiego oka Ra, Re. Kiedyś już robiłem o tym film, gdzie to udowodniałem dokładnie, bo to nie jest oko opatrzności Bożej, jak wielu myśli. Pierwowzorem tego symbolu było właśnie jedno oko z Egiptu, oko Amona Re. No i mamy tutaj też to jedno oko z nawiązaniem do Egiptu, czyli do piramidy. Zrobię jeszcze o tym dokładniejszy materiał i to udowodnię. No i sama statuetka Oscara, oczywiście to nie jest żaden rycerz z mieczem, tylko jest to egipski bóstwo Ptah, które widzicie tutaj. O wiele starszy wizerunek niż Oscar, także znowu Egipt. No a teraz posłuchajcie jednego fragmentu z którejś tam gali rozdania Oscarów i posłuchajcie, co prezenterzy mówią do tego całego zgromadzenia Hollywoodu, tych wszystkich aktorów. Ale zanim ci puszczę to nagranie, chciałem ci jeszcze powiedzieć, że Egipt i Babilon to była jedność. Co prawda później toczyły się wojny według zasady dzieli rządź. Ale w ciągu wieków kontakty między dwoma mocarstwami, czyli Egiptem i Babilonem, układały się pokojowo. I tak naprawdę Egipt był częścią tego wielkiego Babilonu. Achievement in that category. By giving you a golden idol to worship. Kneel before your god, Babylon! By giving you a golden idol to worship. Kneel before your god, Babylon!
Czyli na rozdaniu Oscarów mówią: dajemy wam waszego złotego idola do czczenia, uklęknijcie przed swoim bogiem, Babilonie, nie? Oczywiście tego idola chodzi o statuetkę Oscara, nie? No i jeśli zrozumiesz, że Egipt był częścią Wielkiego Babilonu, no to już zaczyna to wszystko nabierać sensu, że ten statuetka Oscara to w rzeczywistości ich złoty idol Egiptu, bóstwo Bóg Ptah, jedno z najważniejszych bóstw tam. A wiesz co to jest? To jest brama, która znajduje się w Hollywood. Brama Babilonu. Tutaj też macie nawiązanie do bóstw Babilonu. No i tu macie taki stary film, który obrazuje, jak wyglądał Babilon. Zwróćcie uwagę na tą bramę tutaj. I teraz patrzcie, co jest w Hollywood. I patrzcie na tą bramę tutaj. To jest identyko, 1:1. Także to ewidentnie jest, ta brama nawiązuje do Babilonu, ale to nie wszystko. Patrzcie na te słonie teraz tutaj. I to obok tej bramy w Hollywood, tej bramy Babilonu, jest ten słoń taki, nie? To też jest do bóstwa Babilonu nawiązanie, czyli do demonów. I tu w tym filmie też macie te słonie zaraz obok bramy, także to jest ewidentnie Babilon. Tak jak podczas rozdania mówili: uklęknijcie przed swoim bogiem, Babilonie, nie? To jest współczesny Babilon, część współczesnego Babilonu, Hollywood. Tutaj zrzut ekranu z innego rozdania Oscarów. Zobaczcie, co jest w tle jako sceneria. Nawiązanie do wieży Babel, również która była częścią Babilonu. Tutaj przedstawienie wieży Babel, a tutaj część scenerii podczas rozdania statuetek Oscarów tak zwanych. Także zobaczcie. Oni wiedzą, kogo czczą i gdzie należą. To jest współczesny Babilon. No ale ten Babilon to nie jest tylko lokalnie w Hollywood. Hollywood to jest w ogóle gniazdo żmij, nie? Jedno z wielu. Ale ten Babilon rozciąga się na cały świat dzisiaj. Cały świat jest takim współczesnym Babilonem. Wiecie, po co budowano wieżę Babel? Żeby zjednoczyć narody. A to jest budynek Unii Europejskiej, Parlamentu Unii Europejskiej. Dziwnym trafem stylizowany na wygląd wieży Babel. Unia Europejska też jednoczy narody. Pod rządami współczesnego Babilonu. No dobrze. Ale skoro już wiemy, że Egipt i Babilon, Egipt był częścią Babilonu, a masoneria ma swoje korzenie w Egipcie i w Babilonie, a większość z tych marionetek Hollywoodu należy do masonerii, no to kogo oni czczą i kogo mają za swojego boga? Kogo mieli w Babilonie za swojego boga i cały panteon innych bogów, czyli upadłych aniołów, i w Egipcie te cały panteon bogów, to też byli upadli aniołowie, ale kto jest na czele? Jest taka znana książka masona 33 stopnia Alberta Pike'a. To jest to ten koleś tutaj i to jest książka Dogma and Morale, Morale and Dogma. No i w tej książce Albert Pike pisze coś takiego: Lucyfer jest Bogiem, na nieszczęście Adonai, Jahwe Jehowach, czyli Bóg żydowski, jest także Bogiem, albowiem według odwiecznego prawa nie istnieje światło bez cienia, ani piękno bez brzydoty, ani biel bez czerni. Także zobaczcie, tutaj Albert Pike, mason najwyższego stopnia, jawnie pisze, kto jest Bogiem masonerii. Zresztą obejrzyj mój poprzedni film o tym, gdzie pokazywałem tego konia Lucyfera i również wykazywałem, kogo czczą masoni, tam się wypowiadał mason, kto jest ich Bogiem. Także teraz już rozumiecie, kogo oni czczą tak naprawdę, komu podlegają. Lucyferowi, który stał się szatanem i upadłym aniołom. Oni są kontynuacją wielkiego Babilonu, Egiptu, który był jego częścią. Cały ten świat dzisiejszy jest jego kontynuacją, nie tylko Hollywood. Achievement in that category. By giving you a golden idol to worship. Kneel before your god, Babylon! By giving you a golden idol to worship. Kneel before your god, Babylon!
Dokładnie, szatan jest ich bogiem. Nie idź za tym, nie inspiruj się tym, nie podziwiaj ich, bo oni prowadzą ludzi tam na dół i tam jest bardzo, bardzo złe miejsce. Wybierz Jezusa Chrystusa i życie wieczne. Nie potępienie.